11 sierpnia 1943 roku w Jedwabnem w Lesie Przestrzelskim niemieccy żandarmi bestialsko zamordowali czworo Polaków: Władysławę i Franciszka Mościckich oraz Annę i Józefa Bronakowskich. Były to dwa małżeństwa w wieku od 36 do 44 lat. Zostali zamordowani za pomoc polskiemu państwu podziemnemu, za to, że byli Polakami. Po 79 latach zostali uroczyście z wojskowymi honorami pochowani na cmentarzu w Jedwabnem. Ekshumację przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Wizna 1939, którzy w połowie 2021 roku we współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej i Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej rozpoczęli pracę w miejscu wskazanym przez rodziny ofiar. Przeprowadzono badania antropologiczne, liczne wywiady środowiskowe i rozmowy z rodziną. Nie było innego wyjścia, jak tylko przeprowadzenie tych badań bezpośrednich metodami archeologicznymi z udziałem nadzorującego pracę pana archeologa Ryszarda Cendrowskiego. Także przystąpiliśmy do tych prac i już na głębokości, gdzieś 1,20 m, pojawił się fragment skórzanego buta. Mieliśmy obawy, czy to jest to miejsce, ponieważ obawialiśmy się, że jest to po prostu pochówek żołnierza. Ale potem okazało się, kiedy dalsze prace były kontynuowane, okazało się, że jest to zbiorowy grób. Jednoznacznie było to potwierdzone, że jest to grób, do którego wrzucono ofiary zamordowane, rozstrzelane czterech osób. W miejscu pochówku odnaleziono także amunicję. Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 wskazywał także na materiały śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej sprzed kilkunastu lat, które dotyczyły niemieckich zbrodni na ludności cywilnej, między innymi z Jedwabnego. Laboratorium Kryminalistyczne Żandarmerii Wojskowej wykonało rekonstrukcję czaszek dwóch z czterech osób odnalezionych w miejscu pochówku. Ta rekonstrukcja została wykonana w sposób fotogrametryczny, z wykorzystaniem fotogrametrii, dzięki czemu uzyskaliśmy bardzo precyzyjne, metryczne modele czaszek z dokładnym pokazaniem również ich ułożenia i również uszczerbku, jakie one w czasie tego zdarzenia doznały. Dzięki zrekonstruowaniu tych czaszek i tak jak zostało już to wcześniej powiedziane, niestety tylko dwie z tych czaszek były w takim stanie, który pozwalał nam na precyzyjną i rzetelną rekonstrukcję wizerunku. Ale dwie z tych czaszek rzeczywiście nam na to pozwoliły. Została ona wykonana w sposób naukowy poprzez nałożenie znaczników odpowiadających grubości tkanek na poszczególnych częściach anatomicznych czaszki i następnie wymodelowaniu precyzyjnym wizerunków osób, do których te szczątki należały. Do stowarzyszenia zgłosili się bliscy zmarłych, według których w konkretnie wskazanym miejscu pochowani byli Władysława i Franciszek Mościccy oraz Anna i Józef Bronakowscy. Jestem w rodzinie Mościckich i Bronakowskich jednocześnie od 2002 roku poprzez zawarcie związku małżeńskiego. O grobie w Lesie Przestrzelskim wiedziałam już jako dziecko, bo mój tato mnie tam prowadzał i mówił: tu są rozstrzelani ludzie, tutaj są Mościccy. Tyle o tym wiedziałam. Kiedy zaczęło się moje narzeczeństwo, mój mąż też mnie zawiózł w to same miejsce, które rozpoznałam, i mi powiedział, że tu leży jego rodzina. Potem mijały lata, po ślubie odwiedziła mnie ciocia Sabinka ze swoim synem z Aragandy, księdzem. Zadałam jej pierwsze pytania, ale ciocia jeszcze nie była gotowa wtedy na to, by otworzyć się i opowiedzieć mi tragedię swojej rodziny. Temat jednak drążyłam. Wtedy, kiedy jechałam do pracy, czasami podwoziłam miejscową ludność do miejsca zamieszkania albo do Jedwabnego pieszych. Zadawałam pytania i uzyskiwałam coraz więcej informacji na ten temat, więcej szczegółów. Potem po wypowiedzi cioci wiele rzeczy się potwierdziło. W tym roku, w sierpniu, była 78. rocznica
mordu Muścickich i Bronakowskich i spotkaliśmy się raz w lesie przy mogile ich, a drugi raz u mnie w domu. Temat ekshumacji został omówiony i obie rodziny zdecydowały o podjęciu kroków dotyczących ekshumacji. Ból, tragedia rodziny jeszcze bardziej zaowocowała tym, że chciałam pomóc cioci i doprowadzić do godnego pochówku. To znaczy, byli to ludzie bardzo wierzący, o czym świadczy nawet fakt, że idąc na śmierć modlili się. W grobie znaleźliśmy różaniec zawinięty na dłoni Franciszka Mościckiego. Od ludzi również wiedzieliśmy, że modlili się, odmawiając różaniec. Jak przyznaje burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski, powołując się na przekazy, w lesie przestrzelskim mogło dojść do egzekucji ponad 30 osób z terenu gminy. Tak naprawdę las przestrzelski, dosłownie można powiedzieć kilometr od Jedwabnego, to miejsce egzekucji głównie niemieckich zbrodni, niemieckich oprawców, którzy od 26 czerwca 1941 roku, bo to była pierwsza egzekucja, które miały miejsce tutaj z terenu naszej gminy. Te egzekucje były praktycznie prowadzone do końca roku 1944, bo trzecia dekada 1945 to praktycznie już można powiedzieć w cudzysłowie oswobodzenie tych terenów z jednych oprawców, ale przyszli drudzy, wcale nie lepsi. Tak, dlatego też z opowieści, z przekazów naszych rodziców, dziadków wiemy, że w tym lesie mogło dojść do zamordowania nawet ponad 30 osób tutaj z terenu naszej gminy. Msza święta pogrzebowa była ostatnim aktem starań o pamięć bohaterskich rodzin z okolic Jedwabnego. Przewodniczył jej biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Państwo Bronakowscy i państwo Mościccy, mimo że wtedy była bieda i nędza, potrafili tym chlebem dzielić się z tymi, którzy walczyli o naszą wolność, mając świadomość, że ta kromka chleba może być wyrokiem śmierci. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych, parlamentarzyści, mieszkańcy miasteczka i okolic oraz rodzina pomordowanych. To dzień, który czcimy pamięć pomordowanych Polaków przez okupanta niemieckiego. Chcemy dzisiaj oddawać cześć i honor ludziom, którzy na to zasługują, którzy swoją męczeńską śmiercią potwierdzają, że nasza ziemia była bardzo mocno zagrożona przez różnego rodzaju działalność, czy to będzie okupant niemiecki, czy radziecki. Chcemy dzisiaj upamiętnić i oddać ofiarom cześć i chwałę. Pogrzeb miał charakter państwowy. Oddano salwy honorowe. Panu! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Przez pierś! Pisarze, aktorzy, malarze, graficy, dziennikarze. 23 podlaskich artystów otrzymało stypendia roczne i półroczne na realizację tegorocznych projektów, wydawnictw, wystaw, filmów, koncertów. Podczas gali w białostockich spotkach wręczył je marszałek Artur Kosicki. Łącznie udzielone w tym roku wsparcie wyniosło 206 tysięcy złotych. My bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa Podlaskiego, że państwo tak prężnie i tak dobrze działają, że tych pomysłów, przedsięwzięć jest bardzo dużo i one są naprawdę wspaniałe. Mogę tylko powiedzieć w imieniu własnym i całego Zarządu Województwa Podlaskiego, że doceniamy to, co państwo robicie. Jesteśmy z państwa dumni za to, co robicie, ale też jesteście przede wszystkim wizytówką tego województwa. Dlatego staramy się jako Zarząd Województwa o was dbać i przyznawać wam te stypendia tak, żebyście mogli realizować te przedsięwzięcia. Województwo podlaskie sprawuje mecenat nad artystami, twórcami i pedagogami kultury i sztuki. Stypendia są przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. W 2022 roku wysokość rocznego wsparcia wynosi 10 tysięcy złotych, a półrocznego 7 tysięcy złotych. Przyznano 6 półrocznych oraz 16 rocznych stypendiów 17 osobom. Jedno otrzymało 2 laureatów. Po przekazaniu dyplomów tegorocznym stypendystom jako ich reprezentantka na scenie wystąpiła Dorota Sokołowska, dziennikarka i autorka
autorka programów o kulturze, która dzięki stypendium zrealizuje 10 reportaży literackich Mój dom, artyści Podlasia. Szanowni Państwo, na co dzień jestem głosem, więc będę głosem wszystkich tych, którzy trzymają z dumą tę wspaniałą teczkę i są szczęśliwi. Właściwie z naszymi projektami pewnie było tak, jak z każdym dziełem sztuki, że najpierw, kiedy wymyśliliśmy to wszystko, czym chcieliśmy zainteresować kapitułę, to była ekscytacja ogromna, że to coś wyjątkowego i wspaniałego. Potem jak zwykle przyszedł moment, że czy damy radę, czy kapitule się spodoba, czy przedrzemy się przez grono innych fantastycznych ludzi i projektów. Potem, ponieważ składaliśmy te projekty dawno temu, był czas takiej stabilizacji. Myśleliśmy, dobrze, wszystko będzie w porządku. A potem zdarzyło się ta wspaniała okazja, że mogliśmy się nawzajem, korzystając z informacji, którą zamieściliście Państwo, tutaj mowa o Urzędzie Marszałkowskim na swojej stronie, dzielić się tą radością i właśnie doczekaliśmy tego momentu fantastycznego, dumy, też trochę niepokoju, czy uda nam się wystąpić tak śpiewająco jak Małgorzata Trojanowska w przyszłym roku, ale wierzę, że tak. Kochani, przede wszystkim członkowi kapituły, bardzo dziękujemy Państwu za to, że wnikliwie przyjrzeliście się naszym pracom i znaleźliście w nich potencjał. Postaramy się go nie zawieść. Galę uświetnił występ Małgorzaty Trojanowskiej, stypendystki z ubiegłego roku, laureatki wielu konkursów wokalnych, która w ramach stypendium we współpracy z Robertem Maratem nagrała płytę z muzyką kompozytorów polskich do poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg i przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. A myśmy szli i szli niepokonani. Słowa hymnu Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa wielokrotnie powracały podczas uroczystości upamiętniających 82. rocznicę masowych wywózek na Sybir w Podgórzu. W niedzielne popołudnie kwiaty u stóp pomnika poświęconego mieszkańcom ziemi łomżyńskiej, którzy stali się ofiarami sowieckich represji, złożyli parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz ostatni żyjący już Sybiracy i rodziny tych, którzy doświadczyli Gehenny na nieludzkiej ziemi. To była zemsta Stalina za wojnę polsko-bolszewicką w 20 roku. I to jest szczególny dzień tutaj w Podgórzu. To były okrutne czasy, to była tragedia narodu polskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Sybiraków w kościele rektoralnym w Podgórzu, w trakcie której homilię wygłosił ksiądz dr Andrzej Mikucki. Obchody rocznicowe upamiętniające pierwszą wywózkę dokonaną przez władze sowieckie w lutym 1940 roku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, kolejne miały miejsce w kwietniu i czerwcu 1940 oraz w czerwcu 1941 organizowane są przez oddział Związku Sybiraków w Łomży wspólnie z władzami gminy Łomża oraz Biblioteką Publiczną gminy Łomża. Przy jej siedzibie wznosi się upamiętniający tragedię pomnik oraz białe słupy z setkami nazwisk wywiezionych mieszkańców Podgórza, Giełczyna, Kraski, Konarzyc i wielu innych miejscowości wokół Łomży. To wspaniała uroczystość, bardzo patriotyczna, podniosła. A to przede wszystkim zasługa mieszkańców gminy Łomża, miejscowości Podgórze. Jest to cykliczna uroczystość, która upamiętnia ten tragiczny okres w narodzie polskim i społeczeństwo wsi Podgórze zawsze
pięknie, uroczyście obchodzi tą rocznicę. Jestem pod wrażeniem tej uroczystości, bardzo podniosłe i takie wymowne msza święta, gdzie modliliśmy się za ofiary, ale też i za ludzi, którzy jeszcze żyją, którym trzeba dać otuchę, trzeba z nimi razem być, dziękować za ten trud, bo tak naprawdę tą niepodległość dzięki nim również otrzymaliśmy. Oni ponieśli największą ofiarę życia i zdrowia. Chcemy to upamiętniać i być razem z nimi. To jest potrzeba i nasza powinność władz, żeby pamiętać i być razem ze społeczeństwem w takich okolicznościach. Tylko z Podgórza wywieziono 180 osób. Z całej gminy Łomża mogło to być nawet 850 osób, a z terenów okupowanej przez Rosjan Polski co najmniej setki tysięcy. Z terenu ziemi łomżyńskiej, z Podgórza Podłomżyńskiego, Giełczyna, szacujemy, że 845 osób zostało wywiezione. Nazwiska tych osób są w Podgórzu przy pomniku w Alei Pamięci Sybiru na słupach podświetlanych, wypisane, ale okazuje się, że tych nazwisk podczas gdy odkrywamy tę historię, przybywa. Z całego świata zgłaszają się do Biblioteki Publicznej Gminy Łomża kolejne osoby, które dopisują tę historię. My ciągle mamy ją nieodkrytą. Wszyscy Sybiracy przeżyli tę samą tragedię, ten sam koszmar okrutnych wydarzeń, ten sam głód, strach o przeżycie, poniewierkę, pracę ponad siłę w straszliwym mrozie i głodzie. Nina Żyłko przyszła na świat 17 sierpnia 1941 roku na Syberii, w tajdze, na łonie natury. Na nieludzkiej ziemi spędziła 5 lat. Mimo upływu czasu wciąż pamięta koszmar tych okrutnych wydarzeń. Bardzo pamiętam, jak z mamą i z bratem pojechaliśmy na kolchozowe pole, pisałam w tym i zbieraliśmy ogórki. No i to była taka dwukulka, zaprzężona w woły. I w pewnym momencie zbieraliśmy dużo ogórków i ta dwukulka jakoś wjechała na jakiś, nie wiem, na kamień, na coś i odpadła deska i ogórki się wysypały. Przyjechał przedswiedaciel, jak tak mówili. No i co? No mamy zbił na hajko, pamiętam, przeciął jej policzek i ją zbił. No i musieliśmy zbierać te ogórki, tak? Bo inaczej nie dostaliśmy chleba. Więc zbieraliśmy te ogórki z płaczem i tego. No nie było chleba, ale były ogórki. Także jak dziś jem ogórka, to ja widzę. Ja widzę tamto, tyle lat temu. Do dzisiaj to jest taki strach, że było co jeść, że był chleb. Nie szynka, nie jakieś rolitas, tylko że był chleb. I że był ten chleb zawsze, jak nie ma na tym, to musi być zamrożony z bochenek dwa, tak moja mama i tak ja. I u nas właśnie szacunek do tego chleba, że nie daj Boże kromeczka się tego, to podejmuje się i całuje właśnie chleb. Strach przed głodem, więc tak, jest taki niepokój, żeby to naszych dzieci nie spotkało, wnuków, żeby to się nie powtórzyło po prostu. Kto tam był, kto tam nie był, to nie uwierzy, ale kto był, to nigdy nie zapomni. Koszmar tamtych dni nie skończył się wraz z powrotem do kraju. Myśmy wrócili do Polski i tak, nie mieliśmy gdzie mieszkać, bo było trzech braci ojca. Ojciec z wojny nie wrócił, oczywiście znam tylko ze zdjęcia. Było trzech braci i jeden poszedł tam do żony, a dwóch braci i zostawili dom piękny. I jak nas wywieziono na Syberię, to ten, co poszedł do żony, to wrócił i zabrał nam wszystko. I tak, ja z mamą mieszkałam na strychu u cioci, tak gdzieś do września. A brat był u stryjka. I później tak pas krowy za jakieś tam jakieś wynagrodzenie, nie żyta czy pszenicy. No było ciężko bardzo. Później bracia kupili domek, krówkę dalej jakoś tam tego. No i tak się zaczęło życie w Polsce. Ale nie było do czego wrócić. Ważnym akcentem uroczystości było tym razem uhonorowanie medalem Pro Patria osób szczególnie zasłużonych dla dbania o pamięć. Wojewoda Bohdan Paszkowski odznaczył nimi Magdalenę Wasik, Tadeusza Babiela i Józefa Babiela, a w innym terminie zostanie odznaczony prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Ci Sybiracy długo czekali na to, żebyśmy mogli w pełni, nie tylko w kręgach rodzinnych, gdzieś w ukryciu, czy wokół kościołów, ale również w życiu powszechnym mogli o tych rzeczach mówić i następne pokolenia uczyć. I mam nadzieję, że dzięki takim uroczystościom ta pamięć będzie żywa wśród następnych pokoleń, bo pokolenia Sybiraków od nas odchodzą, ale ta pamięć, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyć na zawsze. W mieście i powiecie znajduje się blisko 60 miejsc pamięci o Sybirakach, pomników, tablic, ulic, instytucji, a sercem jest Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru.
Jeszcze pusty, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że już w kwietniu po prawie 2 latach oddział pediatryczny Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zostanie uruchomiony. Na chwilę obecną oddział jest zawieszony. Wystąpiliśmy pod koniec ubiegłego roku o jeszcze 3-miesięczny okres zawieszenia oddziału, więc na chwilę obecną nie funkcjonuje jeszcze, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatni okres zawieszenia. Mam dużą nadzieję, że w kwietniu już ruszymy z przyjmowaniem dzieci na oddział. No obecnie prowadzimy rozmowy już takie dość zaawansowane z lekarzami. No nie z Łomży niestety. No jedna lekarka prawdopodobnie będzie z Łomży, natomiast są to osoby spoza Łomży. No wymogi NFZ-u, jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziałów pediatrycznych, są takie, że oddział musi zatrudniać minimum równoważnik 2 etatów, tak? Czyli to musi to być minimum 2 lekarzy na pełny etat, bądź 1 na pełny i 2 na pół, tak? Takie są zasady. Natomiast no my wiemy, że tak funkcjonować oddział w Łomży nie może, tak? Przy tak małej liczbie lekarzy, więc myślę, że 5-6 lekarzy to jest taka optymalna liczba. No mamy też nadzieję, że w przyszłości pojawią się rezydenci, tak? Czyli będziemy szkolili młode osoby w tej specjalizacji. Więc na chwilę obecną no na te 5 osób mam nadzieję od kwietnia. W tym są 2 osoby, są 2 lekarki ze wschodu, powiedzmy tak, bo to nie są z jednego kraju, więc tak ogólnie mogę powiedzieć. Natomiast też jakby cały czas szukamy, żeby ta obsada była większa, też szukamy cały czas lekarzy do dyżurów, tak, bo tych 5 czy 6 lekarzy, no biorąc pod uwagę te 2 osoby ze wschodu, które takiego pełnego prawa wykonywania zawodu nie mają, no to musimy jeszcze dopiąć grafik przynajmniej na kwiecień, jeśli chodzi o dyżury, ale też jesteśmy już bardzo blisko. Jak przyznaje Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, przywrócenie oddziału dziecięcego w szpitalu wojewódzkim w Łomży jest sprawą priorytetową dla zarządu województwa podlaskiego. Bardzo się staramy, żeby odbudować ten oddział. Problem nie jest w instrumentach i w fizyczności, tylko problem jest ludzki, czyli tak naprawdę lekarze o specjalizacji pediatrycznej i bardzo poszukujemy tych lekarzy. Są dobre wieści, są odpowiednie kontakty, mamy to już praktycznie dograne, ale tej kropki nad i nie ma pisemnych umów, nie ma takiej pewnej deklaracji i nad tym ubolewam, ale myślę, że to jest duże światło w tunelu, dobra perspektywa, tu muszę pochwalić dyrektora Jarosława Pokoleńczuka, bo bardzo stara się o to. Brakuje pediatrów ze specjalizacją koordynatora, ale też i z 2 specjalistycznej działalności na oddziale pediatrycznym. I myślę, że ten okres będzie trwał niedługo. Tu wszystkie, że tak powiem, ręce na pokład w szpitalu, ale też i w zarządzie województwa, w Departamencie Zdrowia. Ja cały czas motywuję urzędników zarządowych, żeby jak najszybciej to skończyć i jak najszybciej ten oddział otworzyć, bo to jest wielka sprawa dla łomżyckiego szpitala. To nie może być tak, nie może tak długo trwać. Ja wymagam od dyrektora, ale wymagam od Departamentu Zdrowia, żeby ten oddział został jak najszybciej uruchomiony. Obecnie mali pacjenci z Łomży, ale nie tylko, pomocy muszą szukać w Grajewie albo Białymstoku. Jest jednak duża szansa, że oddział wznowi działalność wiosną tego roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja odpowiadająca za finansowanie najważniejszych przedsięwzięć służących ochronie środowiska przy udziale środków krajowych i zagranicznych. W piątek, 11 lutego, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, odebrał powołanie do Rady Nadzorczej tej instytucji. Jak przekonuje marszałek Artur Kosicki, jako członek Rady zamierza służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku w okresie zmian ustrojowych. Realizuje politykę ochrony środowiska w Polsce. W tym zakresie oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne.